jestem w tej chwili w Komańczy. Komańcza to taka wieś położona w województwie podkarpackim, w powiecie sanockim, w gminie Komańcza, a więc sama Komańcza jest siedzibą tejże gminy Komańcza. Leży w dolinie rzeki Osławicy i potoku Barbarka. Z czego przede wszystkim ta Komańcza słynie? Otóż znając historię Polski, gdzieś tam pewnie kojarzycie taką postać jak kardynał Stefan Wyszyński. To właśnie w Komańczy, w tutejszym klasztorze sióstr nazaretanek, ów kardynał Wyszyński był internowany w latach między 55 a 56 rokiem. Tutaj właśnie był kardynał prymas Wyszyński internowany. Co więcej, w tutejszym klasztorze pomieszczenie, w którym przebywał oraz w którym się modlił w tamtym czasie kardynał, jest udostępnione do zwiedzania, choć generalnie jest to klasztor zamknięty. Tak więc taka oto krótka na początek charakterystyka i historia Komańczy. Natomiast zaraz sobie popatrzymy, jaka to w ogóle ta wioska jest, jak ona wygląda. O, tutaj zwróćmy uwagę, dojeżdżam do skrzyżowania, tutaj po lewej stronie zapewne urząd gminy. Ja dojeżdżam do skrzyżowania z drogą na Zagórz oraz z drogą na Cisną. To pojadę w lewo, górą przebiega linia kolejowa. Myślałem, że tutaj jest przejazd generalnie, a tutaj linia poprowadzona wiaduktem. Gdzieś tutaj niedaleko powinniśmy mieć dworzec PKP, czy też stację, jak kto woli. Tu jest na policję zjazd. Tu jest chyba właśnie obiekt, stacja PKP. Może sobie wjadę tam. W okolice stacji. Zobaczmy tutaj, z jakiej to okazji. Ekspozycja tymczasowa. Ciekawe, jakaż to, z jakiej to okazji ta ekspozycja. Kwiaciarnia wraz z zakładem pogrzebowym. Można było wyjechać. No i to jest właściwie tyle, jeżeli chodzi o wieś Komańcza. Jeszcze tutaj bokami sobie troszkę przejadę. Na skrzyżowaniu, które widać, będę skręcał w prawo. O,
ograniczenie już tam widzę do 40 oraz ograniczenie tonażowe do 10 ton rzeczywistej masy dla pojazdów, które tutaj wjeżdżają. Następnie skręcimy w prawo. O, i wjeżdżam nawet w strefę zamieszkania. To akurat nie wiem, czy kamera uchwyci. Akurat chyba nie uchwyciła. Troszkę za wąski kąt. Ale tutaj, w tym miejscu, gdzie w tej chwili jestem, to jestem w strefie zamieszkania, czyli mogę się tutaj poruszać maksymalnie z prędkością 25, Boże Święty, 20 km na godzinę. Nie wiem, o czym myślałem, mówiąc o 25 km na godzinę. No, jedziemy, można powiedzieć, wśród domów. O, tutaj powinniście widzieć odwrócony do drogi tutaj dojazdowej znak, strefa zamieszkania. Wąsko, ale damy radę. Ja do pobocza, on do pobocza. I daliśmy radę. Powinienem tu chyba w lewo pojechać, jeżeli się dobrze orientuję. Tony rzeczywistej masy. Zobaczcie, jaka wąska droga. Natomiast według mapy ona ma wyjazd do głównej drogi. Cały czas nie widzę, abym wyjechał ze strefy zamieszkania, powiem szczerze. Wydaje mi się, że cały czas w tej strefie zamieszkania jestem. No powiem szczerze, tutaj to drogę jednokierunkową można by spokojnie pomyśleć, zrobić. No tutaj no minąć się dwóm pojazdom. Powiem szczerze, no mogłoby być, mówiąc delikatnie, ciężko. No i dojechałem do głównej drogi. W lewo. Tak więc wracam do skrzyżowania z drogą na Cisnę oraz na Dukle. Myślę, że można by tutaj przejechać się nawet i prosto. Się chyba przejazd kolejowy nawinie właśnie. Tak więc przypominam, przy przejeździe przez przejazd, aby zachować szczególną ostrożność, zwróćmy uwagę, cmentarz na jakiejś skarpie, i wyjeżdżamy sobie serpentynką pod górę. Oj, dużo tutaj
różnego rodzaju serpentyn w tych okolicach. A jadąc po tych serpentynach wyjeżdżamy już z Komańczy. To jeszcze Wam wspomnę na koniec, wspinając się pod górę, taką ciekawostkę historyczną tutaj, a mianowicie w pierwszych dniach listopada 1918 roku łemkowska ludność z Komańczy oraz okolicznych miejscowości za zachętą agitatorów przysłanych przez rząd Zachodnio-Ukraińskiej Republiki Ludowej opanowała linie kolejowe od Zagórza do Łupkowa oraz od Zagórza do Chyrowa i ogłosiła powstanie tak zwanej Republiki Komańczańskiej, na czele której stanął jako prezydent miejscowy kupiec Andrii Kyr, a stolicą została właśnie Komańcza. Owa samozwańcza republika istniała do rozpoczęcia ofensywy Wojska Polskiego, czyli do 27 stycznia 1919 roku. Natomiast w trakcie II wojny i w trakcie w ogóle tutaj działań wojennych na tych terenach, na terenie Komańczy, stacjonował batalion Korpusu Obrony Pogranicza Komańcza, działający w ramach 2 Pułku Piechoty Korpusu Obrony Pogranicza pod Karpaty, który toczył tutaj walki obronne. Tak więc taka jeszcze na koniec ciekawostka, jeżeli chodzi o historię Komańczy. Co jeszcze ciekawe, znalazłem w internecie informację, że gdzieś tutaj w latach II wojny światowej, gdzieś właśnie w Komańczy, miała miejsce katastrofa samolotu. No ale niestety żadnych informacji nie znalazłem, gdzie by to miało de facto nastąpić. To zjeżdżam drogą krajową, drogą wojewódzką numer 892, zjeżdżam z tych serpentyn pod Komańczą, przede mną przejazd, tak więc tutaj miejsce bym powiedział no bardzo niebezpieczne, bo zjeżdżamy z serpentyn i nagle mamy przed sobą przejazd przez tory kolejowe, tak więc tutaj pamiętamy, aby się upewnić, czy nam nic, aby tutaj nie nadjeżdża, czy jest wszystko ok. I na najbliższym skrzyżowaniu będę jechał w lewo i będę wracał w kierunku Dukli. Oczywiście 892 droga to jest drogą z pierwszeństwem, a więc przeciwka musiałbym ustąpić i jestem już na drodze wojewódzkiej numer 897, drodze, która łączy właśnie Komańcze chociażby między innymi z Rymanowem czy Duklą. Po drodze jeszcze, jak widzimy, musimy uważać, bo jest tutaj możliwość, że będzie wyjeżdżała straż. Tutaj właśnie minęliśmy remizę straży, Ochotniczej Straży Pożarnej w Komańczy. No i w zasadzie tyle, jeśli chodzi o tą wieś. Dosyć, jak widzicie, znaną o dość ciekawej nawet tej historii ostatnich 100 lat. Tak jak mówię, no ja najbardziej żałuję, że nie udało mi się znaleźć miejsca, gdzie doszło do katastrofy
wspomnianego samolotu w czasie II wojny światowej. Wikipedia taką informację podaje, natomiast poza tym tak naprawdę nie znalazłem nigdzie indziej w internecie żadnej, ale to żadnej na ten temat informacji. Więc tego można powiedzieć żałuję najbardziej. Oczywiście do klasztoru tutaj nie miałem zamiaru, nie miałem w planach dojeżdżać, więc też Wam nie pokazałem miejsca, gdzie ten klasztor nazaretanek wspomniany na samym początku się znajduje. A Wy z Komańczy zwróćcie uwagę, jeszcze trafiliśmy na koszenie trawy, więc muszę się tutaj upewnić, że sprzeciwka nic nie nadjeżdża. Uważam tutaj na tych panów wykonujących pracę przy drodze. No i zostawiam Komańcze za sobą. O, zostawiam Komańcze za sobą.